Dzień dobry, cześć i czołem, drogi widzu. Ngelo Quero z tej strony w premierowym odcinku Caesar's Revenge. Jest to boomer shooter, w którym wcielimy się w samego Cezara, który nie będzie dążył do przywództwa nad Rzymem, lecz stanie się jego zgubą. Wszystko za sprawą senatorów, którzy go zdradzili. Cezar, żądny zemsty, oczywiście utoruje sobie krwawą ścieżkę przez ręcznie malowane lokacje Rzymu wprost do głów senatorów. Nie będziemy tutaj zagadywać. Rozpocznijmy po prostu nową grę. Widzę, że zaczynamy tutaj żadnym przerywnikiem, ale po prostu od razu gameplayem. Mamy tutaj mieszkańców. Mamy jakiegoś strażnika. Mamy biednych niewolników. O, nawet jakiś piesek się tutaj znalazł. No dzień dobry panowie, co tam u was słychać? Wszystko ok? Jak na straży? Ja jestem Juliusz. Juliusz Cezar. Ale chyba nie jestem tu lubiany i mile widziany. Mogę pogłaskać? Nie mogę. Szkoda. No dobra. Skakać możemy w tej grze? Nie możemy. Możemy przy okazji się porozglądać za jakimiś może ewentualnie sekretami i tak dalej. Chociaż wątpię, żeby tutaj w tej startowej lokacji coś takiego się znajdowało. O, możemy się tutaj schłodzić, dupkę wymoczyć. Okej. Drzwi stanęły otworem. No i wychodzi na to, że tylko tutaj możemy się udać. Mamy posąg, drugi posąg. Okej. Rozumiem. Weszliśmy po prostu tutaj do samego środka i senatorzy, albo nie wiem kto to jest w sumie, postanowili się na nas po prostu rzucić, nie? Szkoda, że nie idzie ich zabić. Julius Caesar, revered by the people, assassinated by the Senate. Rumors murmur of his return. Whispers speak of white piercing eyes and the chaotic grin of a man turned deity. Time has passed since the Ides of March, but not time enough to sheath the daggers of betrayal. Fear drove the actions of his conspirators. Now it is fear that has driven them to flee. One by one, these wounds will be closed. Okej, czyli akt pierwszy. Powstaliśmy z martwych, tak? Okej, mamy tutaj akt pierwszy. Temple of Caesar. A temple of the gods, desecrated by the blasphemy of traitors. Those congregating here turned their back on Rome. Complicit in the treachery of murder. A boastful senator stands oblivious, but he will soon recall the warm drip from a cold blade. Only this time, it will not be a blade of betrayal, but revenge. Okej. No dokładnie, powstaliśmy tutaj z trumny. Z naszego sarkofagu, że tak powiem. Okej. Nie ma celownika w ogóle, to jest najlepsze. Sprawdźmy jeszcze ustawienia, jak to wyglądają. 1280 na 720? No trochę... A, bo jest włączony ten celownik. Dobra, niech będzie. Możemy tylko ewentualnie zmniejszyć jeszcze tutaj właśnie głośność, bo wydaje mi się, że jest delikatnie za głośno ta gra. Okej, mamy Gladius. Możemy blokować? Nie możemy. Ale możemy dziabnąć kogoś.
O, jaka muzyka. Plus 25 do armora. Furia Cezara. Nie możemy tu zeskoczyć, szkoda. Nie możemy porozbijać wazoników. A to ludzie są chyba. To nie powinienem ich zabijać. Tak mi się coś wydaje. No w sumie, bo to przecież nie ludzie mnie zdradzili, nie? Tylko senat. Okej. Te drzwi wymagają tutaj klucza. Który właśnie jest tutaj. Okej. Możemy wrócić tędy. Ale z tego co widzę, tutaj mamy jakąś ścieżkę ukrytą. I armor plus 100. Oh yeah. To jest coś, czego nam było trzeba. Cały czas jestem przyzwyczajony, że na coś tam powiedzmy się klika, żeby otworzyć. A tutaj się nie używa takich przycisków, że tak powiem. Gdzie on jest? A, tutaj jesteś, skubańcze. This gate is locked by machina. Okej. Tutaj potrzebujemy klucza, a tutaj ten klucz jest. No dobra. A, tu są cały łuk, okej. O Jezu, bez celownika trochę dziko się celuje, muszę przyznać. Dobra, opcje. Włączymy sobie chociażby taki. Bo naprawdę ciężko troszkę. No i tutaj mamy pełno strzał. Super. Fantastycznie. Mogę strzelić w ten? Księżyc? No niestety nie mogę, bo nie da się wyżej celownika dać. Dobra, ta brama jest zablokowana przez mechanizm. Ale coś tam widzę jest. Strzały. Dobra, wyżynkę robimy tutaj. Nie będę sobie oszczędzał. Cesarska furia. W dalszym ciągu mnie ciekawi, czy mógłbym właśnie tam przejść. Tutaj. Bo niby blokuje ją mechanizm, ale pytanie brzmi, jaki mechanizm? Tam na dole też niczego nie ma. Nie chciałbym pomijać sekretów, rzecz jasna, nie? O, tutaj na kontrolu możemy sobie chodzić, a nie biegać. O, jest i pierwszy z senatorów. Pięknie. I mamy jednym słowem pierwsze osiągnięcie, a i również zakończony poziom. Sekrety 0 na 2. Fantastycznie. Tym się właśnie specjalizuję. Mamy drugą misję. Jest to misja pod nazwą Streets, czyli ulice. The slums of Rome. Dirty, decrepit. Thieves and brigands lurk these streets where life is a cheap commodity.
amongst the squalor, a greater filth persists. A greedy senator resides behind the walls of his villa, his ill-gotten affluence touting his corruption, a corruption that can be subdued only by death. Mm-hmm. Okay. A czemu ja ten? Czemu ja zaczynam bez ekwipunku? Nie fajno. Dobra, spróbujmy tutaj. Dobra. Chciałem to rozbić, spróbować, ale jednak się nie udało, bo koleżka tutaj musiał mi wbiec i go zabiłem. A chciałem nie wyrzynać w ogóle właśnie cywili. Okej, to jest wszystko pozamykane. A nie jest pozamykane. Nie, to jest pozamykane. Tam jest pewnie sekret. Dawaj sekret. No dobra, potrzebny klucz. To ja zebrałem. O, spear, włócznia. Super. Mamy łuk. Ale myślę, że sobie wezmę tutaj właśnie włócznie. Przypuszczam, że jak przycisnę prawy przycisk, to będę nią miotał. A, okej, okay. Jedna włócznia, trzy zabójstwa, dwa zabójstwa. I co, nie jest jakoś super ciężko? Ale to tak jak mówiłem, póki co. Fajny zasięg ma ta włócznia. Okej. Okay. Coś tutaj spadło mi na łeb. Ale dobra, próbujemy raz jeszcze. Okej, okay, teraz gdzie to było? Tutaj. Dzień dobry, pani. A, secret discovered, okej. Okay. No naprawdę? Fantastico. No i co, teraz spadnie? Nie spadnie. To nie wiem, co to było. Ale widzę, że tutaj coś jest. Chociaż... nie wiem. Może po prostu... łapki się nie aktywują, jak od nich giniemy. Bo on za ten łańcuch chyba pociągnął. No dobra. Nieważne, mniejsza z tym. Kill 5 enemies with a single spear throw. No i mamy osiągnięcie kolejne. Okej, okay, tam mamy klucz. Szukajmy sekretów. Dobra, możemy to otworzyć, ale pytanie brzmi, czy otworzymy również to. Nie. Czyżby sekret w sekrecie? Ale piękne ogrody. Gdzie on jest? Jest, jak on spierdziela przede mną. Kubany. Mogę to rozwalić? Nie mogę. Dobra, mamy wejście tutaj. Zanim to zrobimy, jednak to... właśnie miałem mówić, że sobie tutaj... sprawdzimy, czy czegoś nie ma, ale... niestety... tam jest coś. Od lewej strony. Aha! Okej. No dobra. Armor plus 50.
Dobra, tu są ludzie, to nie będziemy ich zabijać. Nie będę starym zgrzybiałem z Gredem. Mamy klucz. Szkoda, że włóczniom nie da się paru naraz nadziać. W baseniku sobie popływamy. Ale nic się nie dzieje ogólnie. W sensie... Nie ma żadnych tych... ukrytych itemów. Nie wiem, czy to coś pomaga, bo do końca nie wiem też jak O, granat mam. Nawet nie widziałem. Nie wiem, czy właśnie to w jakiś sposób, powiedzmy, nie przesuwa tych ścian ukrytych. Okej. Okay. Skoro tak się bawimy, to proszę bardzo. Myślę, że mu to coś pomoże, nie? Ciekawią mnie bardzo te drzwi, które tam są. O, akurat nie miałem cywili przy tym zabić, ale tak jakoś mi się rzuciło niefortunnie. Dźwignia. Właśnie bardzo mnie też ciekawią takie elementy, bo na przykład tutaj jest pochodnia taka, nie? No a tu jej nie ma i ja w tym momencie myślę, że to coś może być ogólnie ukryte. Ale chyba nie jest. Chyba. Dobra, tu się ogólnie przejście otwarło. No i tu już nie wrócę, dobra. Jeszcze sobie zobaczę tylko jedną rzecz, czy... Nie mogę tych drzwi tutaj otworzyć. Też nie. Ciekawe. Okej, tam widziałem ogólnie ziomków, którzy są trochę uzbrojeni. Tarczownicy. Dlatego trzeba ich od tyłu zajść i napieprzać, nie? Kubani. Kolejny senator. No dobra, czyli się nie dowiem, co jest za tymi drzwiami. Dobra. Kolejny senator został uśmiercony. Sekretów mamy 2 na 5, no więc już nieco lepiej poszło, ale w dalszym ciągu to nie jest to, co chcielibyśmy osiągnąć. Trzecia misja. Sewer, czyli kanały. The Cloaca Maxima, the great sewer. Subterranean canals wash away the waste of Rome onward to the Tiber. These waters drain the decadent filth of the Empire. A filth that can be purified only in blood. Dokładnie. Kanały spłyną krwią. No dobra, to tutaj widzę, że troszeczkę się pobawimy w tych kanałach. Okej, zaskoczyć nie mogę. Co najwyżej mogę sobie tu wejść. Lead shot. Plus 5. Dźwignia w kanałach. Nice. Okej. Proce mamy. Naprawdę nie mam pojęcia, jak tu się aktywuje te, powiedzmy,
ściany ruchome, czy to po prostu wystarczy na nie sobie tak, wiecie, wejść. Dobra, dawaj slingshota. Skubane kamienie mocy. Oko za oko, ząb za ząb, zginąłeś od kamienia, znaczy rzuciłeś kamień, kamień został rzucony w ciebie. Hehe. Okej, brama się otworzyła tutaj. O! Ciekawe, czy tą procą możemy też jakieś wajchy ewentualnie zbić. Wiecie, żeby jakiś sekrecik odnaleźć. Dzień dobry panom. Okej. No nie wiem, chyba tutaj nie ma sekretu. Szczurę w ogóle. This gate is locked by a mechanism. Dobra, mamy zbroję. O, dobra, wystarczy wejść po prostu na tą ścianę. Dobra. No okej. To zmienia postać rzeczy. Wszystko jasne, nie? No i pięknie, po was panowie. Powiedzcie mi, czy było wam to potrzebne? Wystarczyło przeprosić. Oczywiście posprawdzajmy, czy nie ma jakiegoś sekretu. A chociaż wątpię. Okej. Pusto, pusto, chociaż coś tam może być. Co mnie tu gryzie? Nie no, dźwignie to w ten sposób. A, okej. Tak trochę jakby na czas ta wajcha się sama przekładała. Tutaj byłem przed chwilą, ale z drugiej strony. Dobra. Nie wiem, czy są jakieś specjalne znaki na tych ścianach, które pokazują nam, że powiedzmy, że można tą ścianę na przykład przesunąć. No, wypieprzaj. Irytujące szczury. The water has been... Okej, no po prostu ta woda spuszczona. No teraz na pewno damy radę sobie przejść tam na drugą stronę. Bo zdążymy w biegu. Nie będzie nas blokować właśnie żadna woda. Aczkolwiek możemy jeszcze sobie... Jaka gate? Jaki gate? A ten, okej. Możemy sobie jeszcze tutaj pochodzić, pooglądać. Niby coś tam jest po tej drugiej stronie. Pewnie coś, co ja znowu pominę. Tak jakby tam. Aha. No. Można i tak. Okej. Paron's Oval. No dobra. Mamy jakiś artefakt, ale nie bardzo wiem, co moglibyśmy z nim zrobić.
chociaż jeszcze zobaczę tutaj. A, tutaj się po prostu brama otwiera. Okej. Okej. No to trzeba uważać, bo to wybucha bardzo mocno. Tego co kojarzę. Nie chcielibyśmy tego. No, łucznik, dobra. Mamy uzbrojenie. O, dobra. Przez chwilę się zastanawiałem, co się dzieje, ale w porę zareagowałem, na całe szczęście. Dobra, tutaj mamy znowu coś zablokowane. Więc z tej strony na pewno się nie przedostaniemy. Tam widzę chyba, że bardziej jest coś po lewej stronie niż po prawej. Tego nie rozwalimy na pewno. Chociaż jestem ciekaw, gdybym miał na przykład granat, czy byłoby to możliwe. Dobra, mamy statek jakiś, który wypływa, nie wiem, z kanałów na to wychodzi. A, no i to już chyba raczej. Tam nie wejdziemy i nie spróbujemy. Jezu, chciałbym was wszystkich pozabijać. Ale to chyba jest niemożliwe. Dobra, ta brama jest zablokowana, ale możemy tutaj z powrotem ich poubijać, tylko w sumie nie ma kogo, a było ich tak dużo tutaj. No nie wiem, nieważne. Z drugiej strony ich nie ubijemy, z tego co widzę. Chyba, że... No właśnie, weźmiemy sobie proce. A. Okej. Dobra, rozumiem, czyli te linki to my możemy zerwać, żeby wpędzić przeciwnika w tarapaty i w pułapkę. Rozumiem. O. Okej. Węża możemy tylko od tyłu zaatakować? No to wychodzi. Okej. Mogę was uwolnić jakoś? Chyba nie. O, jest kolejny. Gdzie uciekasz, kolego? A, nie do końca tak to miało wyglądać. Ale... Mamy osiągnięcie przynajmniej za spalenie senatora. Po raz kolejny 2 na 5 sekretów. I w kolejnym odcinku przejdziemy sobie do misji numer 4, czyli Library. Tymczasem, jeśli się podobało, zostaw lajka, zostaw suba. Oczywiście napisz komentarz, co sądzisz o tytule Caesar's Revenge i czy zamierzasz go kupić. Nie, jest on drogi, raptem 55 zł. Tymczasem ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku.